Wreszcie koniec lekcji. Rudy, co dzisiaj robimy? No sam nie wiem. Może chodźmy do parku? Do parku? Ale nuda. Jak ja ostatnio byłem z wami w parku, no to żałowałem, że poszedłem, no bo zrobiłem sobie niezłe kuku. Kuku? Kto tak mówi? Małe dzidziusie, weź przestań, nie będziesz szedł z nami, nikt cię nie chce. No ale mimo, że zrobiłem sobie kuku, chętnie poszedłbym z wami. No dobra, jak chcesz to chodź z nami, ale przestań gadać jak mały dzidziuś. Dam ci drugą szansę, możesz poprawić sprawdzian, ale musisz się do niego pouczyć. Bardzo pani dziękuję, chcę dostać dobrą ocenę. Mama będzie zła, że dostałem jedynkę. Powiedz mamie, że poprawisz ocenę, na pewno ci się uda. Dziękuję, jest pani bardzo miła. No dobra, słuchajcie, plan jest taki, idziemy na pachtę, ukradniemy kilka pomidorów. No ale przecież nie wolno kraść. Ach, a ten znowu zaczyna. Przestań marudzić albo idź do domu, jak nie chcesz być w naszej ekipie. No właśnie, jak nie chcesz być w ekipie najlepszych, to spadaj stąd. No ale ja chcę. No to dalej, bierz się do roboty. Musisz ukraść co najmniej 3 pomidory. Ale czemu ja? Bo jesteś jak mały dzidziuś i musisz nam udowodnić, że się mylimy i że jesteś odważny. Odważny? Ja? No dobra, ukradnę te pomidory. Jaki on jest głupi. O, co najmniej 3, oby nikt mnie nie złapał. O, dobra, jeszcze jeden. Won mi stąd, gówniarzu jeden, złodzieju ty! On chce mnie zabić tym nożem! Czy ja ci pokażę? Szybko, uciekamy stąd! Poczekajcie! Prawie mnie dorwał! No, i masz tylko 2 pomidory! Słabeusz z ciebie! Oj! No ale co miałem zrobić? Prawie mnie złapał. To pomidory dla was. Ja nie jestem głodny. Myślałeś, że ten trzeci miał być dla ciebie? Ja jestem taki głodny, że chciałem zjeść 2. No ale dobra, dawaj jednego. Musimy wymyślić dla ciebie inne zadanie, żebyś mógł zostać w naszej ekipie. No dobra, tylko żebym kraść nie musiał. O, zobacz, koteczku, udało mi się zdobyć kolejną nagrodę. Jednak tak, to prawda, trening czyni mistrza. Hej, tutaj jest mnóstwo koni. Zaraz wymyślimy jakieś czaderskie zadanie dla ciebie. Boję się na samą myśl, ale nie chcę, żeby wyrzucili mnie z ekipy najlepszych. Chodźcie, chodźcie, zobaczymy, co jest tam dalej. Hej, ja już mam dla ciebie świetne zadanie. O, jakie? Musisz dosiąść tego kucyka i się na nim przejechać. Wow, ty jak już wymyślisz plan, no to jest najlepszy. Wiadomka, Rudy. No ale ja nigdy nie jeździłem konno. No to dzisiaj będzie twój pierwszy raz. Opowiemy o twoim świetnym wyczynie w całej szkole. Będziesz rozpoznawany przez wszystkich. Powiemy, jaki byłeś odważny i dzielny. No właśnie, a chyba o to chodzi, co nie? No dobra, spróbuję. Ciekawe, czy zaraz ktoś go złapie? Spokojnie, koniku, spokojnie, nic ci nie zrobię. Hej, a co ty tam wyprawiasz? Zostaw tego konia! Ratunku! Rudy, spadamy stąd! Szybko, szybko! Nie zostawiajcie mnie! Prrr, zatrzymaj się! Dziękuję panu! Czyś ty do reszty oszalał? Mogłeś spaść i się połamać! Nie umiesz jeździć konno, to po co wsiadasz na konia? Przepraszam, to się więcej nie powtórzy!
Więcej mi się tu nie pokazuj, bo zadzwonię na policję! Przepraszam, do widzenia. A oni sobie poszli. Zostawili mnie. Mam nadzieję, że naprawdę opowiedzą o moim czynie w całej szkole, że byłem taki dzielny i odważny. Synku, nic nie zjadłeś. Musisz jeść kolację. Obudzisz się w nocy i będziesz głodny. Chociaż to kakao wypij. Nie chcę, mamo. Nie jestem głodny, nie mam dziś apetytu. Hej, czy coś się stało? Nie, mamo. Chcę już iść po prostu spać. Jestem zmęczony. No dobrze, ale pamiętaj, ze mną możesz porozmawiać o wszystkim. Jestem twoją mamą. Kocham cię najbardziej na świecie. Dzięki, mamo. Ja też bardzo cię kocham. Dobranoc. Dobranoc, synku. Hej, Lolek. A ty co znowu taki smutny jesteś? Nie, nic. Ja dzisiaj jestem szczęśliwy. Na pewno dostanę dobrą ocenę z poprawy sprawdzianu. Tak się starałem. No to super, cieszę się, gratuluję. O, ale mi się chce siku. Idę szybko do toalety, póki jest przerwa. Hej, czy my dobrze widzieliśmy? Czy ty masz nowego kolegę? Co? Przecież chodzimy razem do klasy. No tak, ale nie wolno ci z nim rozmawiać. Ale dlaczego? Bardzo go lubię. Wiesz co? Mamy dla ciebie nowe zadanie. Nowe, świetne zadanie? Aha, podmienisz jego poprawę. Dasz mu taką kartkę, którą my przygotujemy, z błędami ortograficznymi, żeby nie mógł poprawić oceny. Co? Ale on się tak starał, chce ją poprawić. Ale jeżeli chcesz być w naszej ekipie, musisz to zrobić. To ja już chyba nie chcę należeć do waszej ekipy. Hej, ale jak to zrobisz? Będziesz szefem naszej ekipy, będziesz naszym guru. To ty będziesz dowodził. Co? No dobra, zrobię to. Jaki on jest głupiutki. Muszę to zrobić szybko, póki nauczycielki nie ma w klasie. No dobrze, kochani, otwórzcie ćwiczenia na stronie 22 i wykonajcie zadanie numer 3. Ja w tym czasie sprawdzę twoją poprawę. Dobrze, proszę pani, bardzo się starałem. Zaraz to sprawdzimy. Och, tak mi głupio, że to zrobiłem. Ojej, Bartku, ile błędów ortograficznych. Jest gorzej niż było. Proszę pani, to niemożliwe. No sam zobacz. O, błąd na błędzie. I bardzo brzydkie pismo. Strasznie. No w ogóle się nie postarałeś. Naprawdę jest gorzej niż poprzednio. Ależ proszę pani, ja naprawdę się starałem. No przykro mi. Nie mogę dać ci wyższej oceny niż 1. Nie do wiary. A ja myślałem, że dostanę 4. Aha, aha, aha. Świetna robota, Lolek. Okropnie się z tym czuję. No dobrze, kontynuujmy lekcję. Nie, proszę pani, ja muszę się do czegoś przyznać. Co? Cicho bądź. No bo to ja podmieniłem ten sprawdzian. Mój kolega na pewno bardzo się starał i dostałby dobrą ocenę. Teraz dam pani ten prawdziwy sprawdzian i proszę go sprawdzić. Co? Dlaczego to zrobiłeś? Tylko spróbuj pisnąć chociaż słówko. No, sam nie wiem. Chyba byłem zazdrosny. Zazdrosny? Lolek, tak mi smutno, że to zrobiłeś. Myślałem, że się kumplujemy. Przepraszam. Ale mi teraz przykro. Hej, ty, kuku, dzidzia, lolo, jak mogłeś się przyznać? Głupio się czułem, było mi bardzo przykro. Nie chcę, żeby Bartek przeze mnie dostał 1. Bardzo się starał, żeby poprawić sprawdzian. Ha, to jest koniec. Już nie będziesz należał do naszej ekipy i już nie damy ci żadnej szansy. Ja już wcale nie chcę należeć do waszej ekipy. Wolę być sam i nie mieć kolegów w ogóle, niż mieć takich kumpli jak wy. Co? Jak ja ci? Hej, zostawcie go! Bartek, nie jesteś na mnie zły?
Wynocha stąd! Zostawcie mojego przyjaciela! Co? Jakiego przyjaciela? Nie jestem już w ogóle na ciebie zły. Wiem, że podmieniłeś mój sprawdzian za ich namową. Pewnie się ich bałeś albo cię do tego zmusili. Wcale się na ciebie nie gniewam. Przyjaciele sobie wybaczają. Haha, jesteście tacy zabawni! Chodź, Rudy, idziemy stąd! Ej, no nie smutaj już! Chodź, pójdziemy do parku! Naprawdę? Tak się cieszę, że mi wybaczyłeś! Chodź, idziemy się pobawić w parku!